wiele moich sadzonek wysianych w domu dostało takiego troszeczkę kopa dzięki słońcu i ciepłej temperaturze po przeniesieniu do tunelu. Kto by się spodziewał? Fasolki ruszyły, rozsady dyni, cukinii, a jeszcze nie tak dawno była po prostu ziemia i kompletnie nic nie wybiło. Jednak czekały na to światło. Tutaj buraczki. Przepikowany seler korzeniowy. Pelargonie czerwone też podziękowały. A nawet pomidorek się odwdzięczył. Wyszły liście właściwe na wielu z nich kilka dni po przepikowaniu. Musi być im dobrze tutaj. Na noc tunel podgrzewam.